Hej, 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 witajcie kochani. W końcu po ciężkich zmaganiach, chorobowych oczywiście, udało mi się znaleźć momencik, aby zrecenzować dla Was tą cudowną książeczkę pana Wojciecha Kulawskiego, Syryjska legenda. Słuchajcie, po prostu słuchajcie. To jest mega interesująca książka. Przede wszystkim autor jest dla mnie naprawdę uzdolniony twórczo. No i bardzo mądry. Nie wychwalam go tutaj jakoś specjalnie, ale naprawdę tak jest. Potrafi nam w tekście wytłumaczyć, na czym polegają prawa fizyki kwantowej, a uwierzcie, że my czytamy o tym dosłownie z uwagą. Dodatkowo uświadamia nas, jakby tak, o stanie naszej świadomości i ukazuje nam jej plusy i minusy. No i powiem Wam, że chyba jeszcze nigdy nie wczytywałam się w tekst o tematyce, która mnie w ogóle nie interesowała. Naprawdę. Nie wiem dlaczego, ale ta powieść mogę przyrównać do książki Inferno. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał. Nie pamiętam teraz autora. Tam też jest tajemnicza legenda, zaszyfrowane mapy, no i ludzie usiłujące odnaleźć skarb. Co mamy w książce? Mamy fantastyczne zagadki, no, które sami będziemy chcieli je rozwiązać. Dla mnie to zupełnie tak, jakbyśmy brali w nich udział i sami chcieli odnaleźć ten skarb. Tajemnice, tajemnice i jeszcze raz tajemnice. A do tego fakty z przetrzymywanych żywych towarów, uzmysławiające nam, jak bardzo czasem jesteśmy niestety naiwni. Książka idealna dla wielbicieli sensacji i tajemnic. Jeśli lubicie łamigłówki, no to ta książka jest właśnie dla Was. Znajdziecie w niej też zabawne porównania, no, które nieraz mnie rozśmieszyły. Dokładnie jest tutaj przedstawiona kultura Syryjczyków. Naprawdę bardzo dokładnie, co jest również interesujące, a nie tak jakby nudne. Powieść pełna napięcia i przemocy. Naprawdę, będziecie czytać ją z zapartym tchem. Każdy z tych bohaterów, dosłownie każdy, robi wszystko, żeby odkryć skarb. No i w pewnym momencie robi się już nieciekawie. Okej, dobra, ale o czym jest książka? A, jeszcze chciałam tylko zaznaczyć, że końcówka bardzo mnie wciągnęła, a sama powieść tak jakby daje mi taką malutką namiastkę przypuszczenia, że mógłby powstać jej ciąg dalszy, gdyż no, tak niekoniecznie możemy powiedzieć, że tak, dwuznacznie się skończyła. O, zawiera niebanalne fakty, wartką akcję, momenty miłosnych wzniesień, no i życia prywatnego bohaterów, co jest w tej książce akurat bardzo ciekawe. No moim zdaniem nic dodać, nic ująć. Kompletna sensacja na wysokim poziomie. A, dobra, o czym jest książka? A więc tak, światowej sławy archeologowie Tim Mayer i Sarah Frey dowiadują się o pewnej mapie, która wskazuje miejsce ukrycia największego skarbu. Problemem jest jednak język, w którym została ona spisana, gdyż jest to język paragmejski. Dodatkowo dochodzi do porwania córki znanego profesora Bernarda Colgena, który miał zaprezentować światu bardzo ważne odkrycie. Sprawy wymykają się z rąk i od tej pory nic już nie jest jasne. Powiem Wam, że totalnie mordercza walka między prawdą a władzą w państwie. Bitwa, intrygi, kłamstwa, no i niestety, ale naiwność przyćmiona uczuciem. Syryjska legenda, która może okazać się prawdziwa. Skarby, o których marzy każdy poszukiwacz. I pustynia, przez którą nie każdy jest w stanie się przebić. I mam pytanie do Was. Czy Wy jesteście w stanie zrobić wszystko dla pieniędzy? Kochani, to jest mega, mega super książka. Ja mogłabym o niej opowiadać i gadać, tylko nie chcę się za bardzo wdrążać do niej w szczegóły. Szczerze to żałuję, że się już, powiedzmy, skończyła. Polecam fanom nie tylko sensacji, ale i każdemu, kto lubi tajemnice, zagadki i pułapki. I jeżeli wyjdą kolejne tomy, albo klimat w nich będzie zbliżony do tego, no to ja po prostu od razu po tą pozycję sięgnę. Wiem, że pan Wojciech Kulawski ma jeszcze dużo innych książeczek, które akurat nie są napisane, ale są równie ciekawe i równie interesujące. To było moje pierwsze spotkanie z tym autorem i zapewniam Was, że nie ostatnie. Nie ostatnie. Ja jeszcze do niego wrócę, bo mnie zaintrygował. Naprawdę bardzo mądry mężczyzna. Wspaniałą akcję prowadzi. Bardzo ciekawą
i nie ma jakichś tam stopów, że coś się przez moment nie dzieje. Cały czas tu się coś dzieje, cały czas są jakieś tajemnice, cały czas do czegoś dochodzimy, coś pomału odkrywamy i naprawdę macie wrażenie, że wy też myślicie o tym, co się tam dzieje. To nie jest tak, że książka biegnie sama, wy biegniecie z nią. Dlatego mega, mega wam ją polecam. Dla mnie 5 na 5. Po prostu boska. Polecam wam tą powieść.